Bracia i siostry, wczoraj wieczorem medytowaliśmy taki obraz ewangeliczny, który nazywa się powołanie Mateusza, ale w sumie to chodzi o takie zbawienie tego człowieka z jego zamknięcia. I mówiliśmy o tym, że został uzdrowiony nawet wcześniej niż słowem, obrazem, obliczem Jezusa, jego spojrzeniem, dostrzeżeniem tego spojrzenia. Był czas, kiedy nieustannie rysowałem portrety, a często karykatury, nawet na wykładach, jeszcze nawet w seminarium. I robiłem to po to, żeby trochę się pośmiać, wyszydzić, ale chyba również po to, żeby poczuć się lepiej na tle powykrzywianych twarzy ludzkich, które karykaturalnie gdzieś tam narysowałem. W momencie, kiedy Bóg mnie namaścił na kapłana, bym wskazał zupełnie inny materiał. Muszę malować i chcę malować, jestem tego powołany, a nie obrazy, tylko ludzkie dusze i nie zawsze to wychodzi mi. Ale jedynym chyba zestawem barw do tego właśnie jest Słowo Boże, Biblia. Więc był czas, kiedy rysowałem karykatury, ale teraz jest czas, kiedy maluje się ikony w ludzkich duszach. Dlaczego się tak stało? Ponieważ doświadczyłem i doświadczam tego na sobie, kiedy spotkałem Jezusa, to ja sam byłem karykaturą człowieka. I On ciągle na mnie spoglądał, tak jak malarz patrzy na płótno, mając wizję, pewien obraz przyszłości. I my mamy czasem taki problem, bo widzimy w sobie tylko pustkę. Albo jakieś nabazgrane linie życiowe, jakieś plany. My nie bardzo widzimy, że nasze życie może mieć jakąś przyszłość. Ale artysta widzi i robi wszystko, żeby doprowadzić to do końca. I tak tego doświadczam również w swoim życiu, że Jezus widzi moją przyszłość, zaczynam Mu ufać. Wierzę Mu, bo On mi wierzy, że ja nie wycofam, że ja nie zniszczę swojego materiału duszy, swojego płótna, serca, zanim On skończy swoją pracę. A wiem, że niektórzy artyści pracowali nad pewnymi obrazami nawet wiele lat. Co tu mówić o Panu Bogu i o ludzkiej duszy? Trzeba na to wiele czasu. Wiem, że Bóg zawsze we mnie wierzył. Wierzył w moc własnej miłości, która mnie przemieniała i w dalszym ciągu przemienia. Nie jestem dopracowany. Ale ciągle czuję, jak Bóg nanosi na moje oblicze, na moją duszę nowe barwy, nowe linie, tworzy mnie, albo może lepiej powiem, odtwarza mnie, bo były takie momenty, kiedy to wszystko było pomięte, zniszczone. Tworzy mnie najwierniejsze obrazy, najwierniejsze portrety wychodziły mi wtedy, gdy rysowałem z oryginału, z modelu, z natury. Kiedy miałem model przed oczami, a nie rysowałem z pamięci czy z wyobraźni. Kiedy się pracuje nad czymś z wyobraźni albo z pamięci, jest większa możliwość popełnienia błędu. To ważne. Zdarzało się też w czasie pracy tak, nad jakimś rysunkiem czy obrazem, iż na pewnym etapie rysunek albo obraz nie przypominał tego, co zamierzało się uczynić. To był taki krytyczny moment. Była to plątanina linii, jakichś szkiców, chaos, kolorów, plan. Czasami wkurzałem się na to i niszczyłem rysunek albo płótno, bo wydawało mi się, że to źle robię i już nic z tego nie wyjdzie. To jest taki moment w naszym życiu, kiedy mówimy, już nic ze mnie nie wyjdzie. Ale później nauczyłem się cierpliwości i wiary w sukces wytrwałego poprawiania.
Jeśli coś mi nie wychodziło, nie niszczyłem rysunku, ale dokładałem sił, by się udało i zawsze się udawało. Pamiętam taki moment, kiedy przestałem już niszczyć, tylko dotąd poprawiałem, aż coś wyszło. I ja myślę, że Bóg też tak nad nami pracuje. Pracuje nie rezygnując, aż nabierzemy podobieństwa do Jego oblicza. I my też powinniśmy oddawać swoje dusze jak płótna, aby mógł w ciągu tych wielu lat dopracować w nas podobieństwo do siebie. Wszak, mówi Księga Rodzaju, jesteśmy obrazem Boga. To sformułowanie stwarza takie pole do pewnych domysłów nawet artystycznych. Jest taki grecki mit o Pigmalionie, królu Cypru, który wyrzeźbił posąg kobiety i zakochał się w tym posągu i prosił boginię Afrodytę, żeby dała mu taką żonę jak ten posąg. Ona, wzruszona jego modlitwą, ożywiła ten posąg. I miłość ożywia nawet kamień. To jest mit, to co ja powiedziałem. Ale gdy czytamy Biblię, to już nie mamy do czynienia z mitami, nawet jeśli niektóre informacje są wyciągnięte z jakichś mitów, tylko z prawdą miłości Boga, która zmienia kamień w życie, a życie zmienia w życie wieczne. U Ezechiela w 36 rozdziale, w 26 wierszu czytamy takie słowa. Dam wam serce nowe, ducha nowego tchnę w wasze wnętrze, odbiorę wam serce kamienne, dam wam serce z ciała. To jest coś więcej niż Pigmalion. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań i według nich postępowali. Tak właśnie Bóg postąpił z Mojżeszem, który, jak wiemy, był skamieniały od niewiary w siebie. A przecież Bóg pokazał mu na kamiennych tablicach wyryte palcem boskim najpiękniejsze słowa miłości. I ten człowiek, który miał poważną wadę wymowy, bo można różnie tłumaczyć ten tekst, może po prostu miał kłopoty z jąkaniem się, ten człowiek wypowiedział 10 najważniejszych słów aż do czasów Jezusa, dekalog. I Bóg potrafi nawet przez wadę dać coś pięknego. Podobnie było z Dawidem. Miał w ręku człowiek 5 kamieni, a pokonał Goliata. Bo Bóg wierzył w Dawida, że Dawid sobie poradzi z tym. Bo Bóg był przy Dawidzie. Kiedy Jezus spotkał Mateusza, też widzieliśmy wczoraj, ten człowiek siedział w kamiennej komorze, otoczony kamiennymi ścianami, jak grobowcem, jak jakimś sarkofagu antycznym i miał kamienną twarz od niewiary w sens życia, a przecież Lewi wyszedł z tego kamieniałego sarkofagu i to dzięki temu, że spojrzał Bogu w twarz. Przypomnijmy sobie też wskrzeszenie Łazarza. Dzieje się to zaraz po tym momencie, jak Jezusa chciano ukamienować. I zaraz później Jezus w 11 rozdziale idzie do Łazarza i mówi do ludzi, którzy płakali nad grobem, odsuńcie kamień. Kiedy odsunęli kamień, on wywołał Łazarza, był już za późno, był cuchnący ten człowiek, rozkładał się, ale na skutek słów Bożych został wskrzeszony. Łazarz wyszedł z grobu, bo Jezus okazał wzruszenie miłości silniejsze niż Pigmalion spoglądający na tą kamienną figurę. To, co teraz mówię, chciałbym siebie przekonać i was w to, że Bóg nie zrezygnuje z tego, żeby nas ożywiać. Że Bóg nie zrezygnuje z wiary w nas. To, co mnie pozwoliło żyć, to właśnie objawienie się w moim życiu miłości Jezusa, która ciągle zrzuca z mojego serca kamienie grzechów, moją skamieniałą duszę ożywia miłością. Bóg widzi z wiarą moją osobę i twoją osobę też. Owszem, w dalszym ciągu, mimo tylu tysięcy dowodów Jego wiary we mnie, ja jeszcze nie dowierzam sobie. Jeszcze są chwile, kiedy nie dowierzam innym, nie wierzę w innych albo nie wierzę w siebie. Jest coś takiego w człowieku, co bardzo trudno jest wyretuszować. To jest skaza grzechu pierworodnego. Nasze grzechy popełniane wobec bliźnich, mam na myśli szczególnie te grzechy postrzegania innych, złego postrzegania innych,
biorą się ze złego postrzegania siebie. A zawsze jest tak, że człowiek źle siebie postrzega, kiedy nie widzi tego, jak Bóg jego postrzega. Krótko mówiąc, no darmo byłoby się spowiadać z wielu grzechów języka, czy jeszcze jakichkolwiek innych, gdyby człowiek nie poprawił spojrzenia na siebie, a to jest możliwe tylko wtedy, kiedy widzi, jak Bóg z wiarą patrzy na niego. Gdy dominuje w nas pogarda do siebie, albo coś zupełnie skrajnego, narcyzm, jesteśmy nieuchronnie skonfigurowani do niszczenia innych pogardą, krytykanstwem, obmową, oszczerstwem, zazdrością, skłócaniem innych, złośliwością, wyśmiewaniem, poniżaniem, odtrącaniem, jakimś roszczeniowym stylem, wymaganiami, manipulowaniem, szantażem, nienawiścią, gniewem, wulgarnością, złorzeczeniem, dominowaniem. Albo może też grzeszymy bałwochwalczym uwielbieniem kogoś, zauroczeniem, wyszukiwaniem idoli, jakimś obsesyjnym uzależnianiem się, idealizacją. Albo też patrzymy lubieżnością, nieczystym wzrokiem, szukając żeru dla naszego ciała, takiego cła dla naszej żądzy. To wszystko, jak już zarysowałem wcześniej, skąd się bierze. Gdybyśmy tak chcieli głębiej sięgnąć, dlaczego mamy tyle kłopotów z postrzeganiem innych i siebie i tyle grzechów popełniamy na tej przestrzeni, to dojdziemy w korzeniu poszukiwań do fałszywego obrazu Boga. On się tylko wtedy ma szansę pojawić, kiedy nie mamy kontaktu z autentycznym, z oryginałem, z kimś, kto naprawdę jest Bogiem. Jesteśmy zdani tylko na pewne wyobrażenia, na to, żeby tworzyć obraz Boga z pamięci czy z wyobraźni. Wtedy jest szansa na wiele błędów i pomyłek. Przypomnijmy tą pierwszą scenę, gdzie to w ogóle się wszystko zaczęło. Raj. Szatan kazał spojrzeć Ewie na Boga w inny sposób niż dotychczas spoglądała. Zasiał w niej pewną podejrzliwość do Boga, niewiarę w Boga. Później kazał Ewie spojrzeć na siebie i co ona odkryła? Zobaczyła spustoszenie, zobaczyła, że jest naga, zobaczyła wstyd, poczuła wstręt do siebie. W końcu okazało się, że razem z Adamem musieli zwiać w gąszcz, bo nie mogli znieść siebie samych nawzajem. I w tym takim bardzo prostym, archaicznym obrazku widzimy no wszystko, co naprawdę dzieje się i do dzisiaj z nami. Kiedy tracimy kontakt z tym oryginałem, z Bogiem, który jest naprawdę Bogiem i damy sobie Go oskarżyć, wtedy zaczynamy oskarżać siebie, oskarżać innych, no i sytuacja jest właściwie przegrana. Większość ludzi wyobraża sobie Boga, nie kierując się Biblią ani nauką Kościoła, tylko takimi osobistymi wyobrażeniami, wykrzywionymi przez jakieś wydarzenia życiowe, opinie innych ludzi, również te, które wynieśliśmy z domu, słuchając najbliższych nam osób. Najkrócej ujmując ten błąd, a być może już nawet grzech, mamy takie dwie formy. Są to dwa obłędne wyobrażenia o Bogu. Albo taki zestaw wyobrażeń demonicznych, czyli Bóg raczej źle mi życzy, albo zestaw wyobrażeń naiwnych. Albo Go sobie przedstawiamy jako złośliwego demiurga, który nieustannie czyha na nasze potknięcia, aby wtrącić nas do piekła, jak do jakiejś rozżarzonej frytkownicy, żebyśmy się tam smażyli przez wieki, a za życia jeszcze ciągle nas karze i nam przeszkadza w życiu. Albo wyobrażamy Go sobie jako właśnie tą Bozię, czyli takiego zniedołężniałego dziadka z obwisłą wargą, ślina mu ścieka po brodzie i zmętnym wzrokiem obserwuje świat, ale widać wyraźnie, że już ma początki sklerozy. I właściwie nie ma co z nim rozmawiać, bo i tak się z nim nie dogadamy. Albo inaczej, możemy mu wszystko wmówić, bo on i tak naiwnie we wszystko uwierzy. I kiedy właśnie nie mamy kontaktu z prawdziwym Bogiem, no grozi nam albo to, albo to. To są różne formy oczywiście tych wyobrażeń bożych, czy obrazów, czy może obraz bożych. Takie wyobrażenia wnoszą w nasze życie straszne spustoszenie, bo wcześniej czy później orientujemy się, że ten Bóg, którego sobie wyobrażamy, a mylimy ten obraz z samym Bogiem, że to jest nie do przyjęcia wierzyć w takiego Boga. I niektórzy rezygnują w ogóle z tego. Tak się zaczyna ateizm. I ktoś mówi, ja nie wierzę w Boga. Nie wierzę w wyobrażenie o Bogu i marzę dobrze, że nie wierzy w takie wyobrażenie o Bogu, bo to jest karykatura Boga, a nie oryginał Boga. Czy mam przed sobą oryginał,
czy podróbka obrazu Boga? Czy masz przed sobą Boga, czy też jakiś, jesteś zdany na własne wyobrażenie o Nim? To wielkie pytanie, które decyduje o tym, czy żyjesz w raju, czy żyjesz w wygnanym miejscu poza rajem w swoim życiu. Jeśli wyobrażasz go sobie jako staruszka, który jest przygłuchy i niedowidzi, to sam wkraczasz w strefę takiego ubóstwiania siebie samego, no bo kogoś trzeba ubóstwiać. Albo w perfekcjonizm, albo w narcyzm, albo w idealizowanie siebie, albo egocentryzm, albo szuka się idoli wokół siebie. No i są kłopoty. Może być jeszcze i tak, że mając obraz Boga tyrana, wkraczasz na ścieżkę buntu wobec Niego. Odrzucasz Go, gniewasz się na Niego, zarzucasz Go oskarżeniami, że jest taki, albo śmaki, albo owaki, ale tak naprawdę walczysz z jakimś hologramem Boga, a nie z Bogiem. I też jest produktem swojej wyobraźni. Trochę to nawet może śmiesznie z Bogu wyglądać, przynajmniej groteskowo. Ale wielu ludzi boksuje ze swoimi wizjami Boga, wydaje im się, że naprawdę są tutaj obrazoburczy. Ale nie są obrazoburczy, są najwyżej groteskowi. Podobny efekt może być, gdy odrzucamy Boga z powodu jakiejś dewaloryzacji Jego obrazu. To znaczy, gdy mamy ten obraz Boga naiwniaka. Wtedy też możemy szukać idoli, ponieważ ten Bóg, który nam się wyświetla wyobraźnie, jest śmieszny, groteskowy. A my potrzebujemy czegoś prawdziwego i rzeczywiście szukamy czegoś prawdziwego. Jak powiedziałem, ateizm często spowodowany jest naiwnym albo demonicznym, ale obrazem Boga. Wielu ludzi mówi, nie wierzę w Boga. I bardzo dobrze, że tak mówi, bo w takiego Boga, w jakiego oni by wierzyli, to nikt by nie chciał wierzyć. Żeby mieć autentyczny obraz Boga, to trzeba mieć autentyczne doświadczenie spotkania się z Nim. Zarówno przez adorowanie Jego samego, jak i poznawanie Go przez Pisma Święte, naukę Kościoła, także nieustanne, codzienne zapraszanie Go do swojego serca. Chodzi mi o przyjaźń z Nim, a nie o wiedzę o Nim. Bo Bóg jest raczej osobą niż ideą. Istnieje w Księdze Wyjścia przykazanie, które otwiera dekalog. Ten dekalog, który został wypowiedziany przez Jąkałę Mojżesza. Bodajże bez zająknienia. Pierwsze przykazanie, najważniejsze, brzmi tak. Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego, i tu spotykamy się z tym słowem, żadnego obrazu. Obrazu to niekoniecznie fotografii albo jakiegoś portretu z muzeum. Chodzi o wyobrażenie również. Nie produkuj swoich wyobrażeń o mnie. Wypełnienie tego przykazania pociągło za sobą pewien obowiązek, który mamy właściwie wobec samych siebie, jeśli dobrze sobie życzymy. Zadbania o właściwe wyobrażenie o Bogu. Jaki mam obraz Boga? Czy jest on tożsamy z tym obrazem, który jawi mi się w Ewangelii? No to czy ja w ogóle znam Ewangelię? Jak to poznać? No trzeba by się skontaktować z tą Ewangelią. Czy nie dopuściłem do tego, że moje wyobrażenie o Bogu jest na przykład demoniczne albo naiwne? Skąd możemy wiedzieć o tym, że moje wyobrażenie o Bogu nie jest autentyczne, że jest z pamięci, że jest z wyobraźni, a nie jest ze Słowa Bożego, z objawienia? Bardzo łatwo na to trafić, bo to się zdradzi przez stosunek do samego siebie. Przez to, co o sobie myślę. Jeśli ja siebie poniżam, albo mam narcystyczne odniesienie do siebie, to na pewno moje wyobrażenie o Bogu jest spaczone. I zapala się czerwona kontrolna lampka, że coś jest nie tak między, na linii między mną a Bogiem. Że są zakłócenia na łączach. Bo źle zaczynam myśleć o sobie. Bóg źle o człowieku nie myśli. Wtedy już bardzo łatwo jest źle myśleć o innych. To jest niemożliwe. Dobrze myśleć o innych, kiedy człowiek źle myśli o sobie. A niemożliwe jest dobrze myśleć o sobie, kiedy człowiek nie ma kontaktu, dobrego kontaktu z Bogiem. Co mogę uczynić, aby odzyskać właściwe wyobrażenie o Bogu? To jest bardzo proste w sumie. Kontakt z objawieniem. Tam, gdzie Bóg naprawdę się wyświetla. Z Biblią. Medytacja ewangeliczna. Poznanie nauki Kościoła o Bogu. Osobista adoracja Najświętszego Sakramentu. Osobista adoracja ikony, oblicza Chrystusa. I wreszcie, co jest conditio sine qua non, żeby to było niezanieczyszczone, no spowiedź. Spowiedź, gdzie doświadcza się Jego miłosierdzia i to jest doświadczenie. I Eucharystii, gdzie doświadcza się Jego miłości, bo Go po prostu jemy. Bóg się dał zjeść z miłości.
to już trudno go nie posądzać o miłość. Bracia i siostry, wczoraj wieczorem